Jesteśmy w standardowym pokoju internatowym. Takich pokoi mamy 83, 42 żeńskie, 41 męskich. Pokoje są 2, 3, 4 osobowe. Z pełnym węzłem sanitarnym na korytarzu, czyli łazienki i toalet. W tej chwili mamy około 240 uczniów z przewagą dziewczynek, lekką przewagą dziewczynek. Natomiast jakby rozłożenie płci jest takie same. Jeśli chodzi o internat jest miejscem, gdzie dzieciaki mogą się spełniać w obszarze osobistym, także społecznym. Internat jest miejscem, gdzie oni spędzają 5 dni w tygodniu. 5 dni w tygodniu to jest bardzo dużo czasu, gdzie oni uczą się samodzielności, zaradności, ale również dyscypliny, ponieważ mamy różnego rodzaju regulaminy, które jakby regulują pracę internatu. Te regulaminy określają jakby dzień, co się w tym dniu dzieje i jakie mają uczniowie obowiązki. Te obowiązki są bardzo różne, od dyżurów do nauki własnej, gdzie wychowawcy pilnują uczniów, żeby realizowali ten obowiązek, natomiast mogą również oddawać się swoim pasjom. Mamy 7 wychowawców, którzy w bardzo różnych dziedzinach zajmują się uczniami. Mamy kółko teatralne, mamy klub sportowy, mamy siłownię. Mamy również zajęcia pozalekcyjne dotyczące coachingu czy komunikacji interpersonalnej. Kadra jest świetna, świetnie wyspecjalizowana. Staramy się rozwiązywać problemy dzieci. Jeśli chodzi o dyscyplinę, z tą dyscypliną jest bardzo różnie. Są dzieciaki, które bardzo szybko jakby wchodzą w regulamin i wchodzą w porządek dnia internatu. Są dzieciaki, które mają z tym trochę problemu. Ale taka jest nasza praca, to praca, którą my spełniamy na co dzień, żeby przygotować ich do tego życia później po internacie, który jest ich przyszłością.